W styczniowym kalendarzu jedno z najpiękniejszych świąt w roku, święto babci i dziadka. A ja spieszę do Was z moją książką, Moja babcia, mój dziadek, którą razem z Jasią Bartosik wydałyśmy w wydawnictwie Wytwórnia. Jest to picture book, książka obrazkowa, przeznaczona zarówno dla dzieci maleńkich, dwuletnich nawet, jak i dla nas starszych, bo picture book jest tak pomyślany, by ten, kto go czyta, znajdował sensy, w zależności od tego, ile ma lat, jakie ma doświadczenie. Są to sensy czasami ukryte w wyrazach, czasami w obrazach, a czasami między wyrazami i za obrazami. Zanim książkę otworzymy, to się najpierw pobawimy, mówię często do dzieci, gdy spotykam się z nimi na wspólnym czytaniu. Jeżeli dziecko nie zna książki, możemy mu nie pokazywać też tytułu, nie czytać tego tytułu i powiedzieć: mam dla ciebie zagadkę. Popatrz na okładkę i rozwiąż mą zagadkę. Niech pomyśli twoja głowa, co się w mojej książce chowa. I porozmawiajcie o tym, co widzicie na okładce i w związku z tym, co może znajdować się w środku książki, co zapowiada ta okładka. I wtedy, gdy otworzycie książkę, no to sprawdzacie, czy to, co wyście wymyślili, rzeczywiście znajduje się w tej książce, czy zupełnie coś innego. To też jest taka ciekawość, podsycana ciekawość u dziecka, które być może nie za bardzo lubi słuchać książek. A gdy właśnie coś wymyśli i potem ma sprawdzić, czy to, co wymyśliło, też znajduje się tutaj, czy też zupełnie nie, no to jest szansa, że będzie chciało książkę otworzyć. Jeżeli książkę czytacie pierwszy raz, to też możecie zrobić tak, że nie zaczynacie od wyrazu, tylko zaczynacie od obrazu. Czyli albo ty, albo dziecko, to byłoby cudownie, albo razem, na zmianę, albo ty kwestie dziadka, a babcia, a dziecko kwestie babci. Czytacie w taki sposób, że oglądacie ilustracje i po prostu opowiadacie sobie, co na nich się znajduje. Można też wejść w rytm książki, bo jest ona tak pomyślana, że każde zdanie rozpoczyna się od słowa babcia albo dziadek, albo moja babcia, albo mój dziadek. Więc też możecie wejść w taki rytm, że na przykład: o, co widzę tutaj, że babcia niesie kwiaty, co widzę tutaj, dziadek leży w łóżku. I nie ma teraz znaczenia, że tu jest zupełnie coś innego napisane. Na pierwszy rzut oka ja widzę babcię w czerwonej sukience. Na pierwszy rzut oka ja widzę dziadka, który macha ręką. I to jest istotne, moje przeżycie. A potem ja mogę sprawdzić, co też autorki sobie wymyśliły, co też osoby, które zaprojektowały, stworzyły, wymyśliły książkę, miały na myśli. No i wtedy możecie właśnie sprawdzić, jak jesteśmy rozbieżni w naszych refleksjach, w naszych doświadczeniach. I to jest cudowne. I to jest właśnie to, że książka wtedy żyje. Że to nie jest tylko czytanie dla samego przeczytania książki, tylko to jest czytanie i wyobrażanie sobie, szukanie też wrażeń w sobie, przypominanie sobie, budowanie pewnych myśli w sobie. No to umówmy się, że dziecko już zna książkę, już czytaliście ją, przynajmniej ilustracje, może nawet już pierwszy raz czytaliście tę książkę, tak po prostu, zwyczajnie. Zaczęliście od tego, że z moją babcią wszystko jest możliwe, znajduję skarby w kieszeniach, z moim dziadkiem wszystko jest możliwe, zgaduję moje marzenia, babcia wypatruje, dziadek wyczekuje. I to się zadziało, już cała książka przeczytana i dziecko mówi drugi raz, i trzeci, i czwarty, czytajmy znowu. To jest bardzo fascynujące, tak czytać po raz kolejny z dzieckiem. Dla dziecka to jest non-stop fascynujące, a dla nas dorosłych robi się powolutku, no czasami troszkę nudne. Więc też możemy zaproponować dzieciom inny sposób czytania. Na przykład czytanie, dopowiadanie. Ja zaczynam i czytam babcia, a dziecko w tenisówkach. Dziadek, a dziecko w kąpielówkach. Babcia ma la, a dziecko latarkę. Dziadek ma wiertarkę. Czyli gdy czytamy już po raz kolejny, no to z zasobów pamięci dziecko wydobywa z siebie te przedmioty, te zdarzenia, które w tych sytuacjach tutaj rozkładówkowych się znajdują. Może być też tak, że czytacie i uruchamiacie emocje. Po każdym zdaniu wypowiadacie słowo o, za każdym razem trochę inaczej. Jeżeli zdanie Was zaskoczyło, to mówimy o, takie zaskakujące. Jeżeli zdanie Wam się nie spodobało, to ja nie znam takiej sytuacji, to nieprawda, co tu jest napisane. To mówimy o, nie podoba nam się, nie zgadzamy się z tym. O, może nas coś zaskoczyło. O, może nas coś wzruszyło, tak? I wtedy sobie czytacie. Dziadek pędzi na rowerze. O, babcia wielki zamach bierze. O, nigdy nie wiedziałam, żeby babcia brała zamach. Babcia chodzi po płocie. O, zaskakujące na przykład. Dziadek podbiera łakocie.
O, nigdy nie widziałem. Dziadek szuka zajęcia. O, babcia patrzy ze zdjęcia. I tak dalej, i tak dalej. To też jest ciekawy sposób czytania, bo wtedy czasami jest tak, że mamy różne emocje na temat tej samej sceny, czy na temat jednego zdania. I też można sobie potem o tym z dzieckiem porozmawiać. Można też czytać na chybił trafił, czyli na przykład przypadkowo otwieramy kolejne rozkładówki i czytamy. Akurat ta książka jest tak skonstruowana, że można zacząć od pierwszej rozkładówki, skończyć na ostatniej, a to, co w środku, to właśnie może się dziać przypadkiem i będzie to też piękna opowieść. Książka Moja babcia, mój dziadek jest picture bookiem, a więc specjalnie pomyślana jest dla wszystkich czytających, czyli również dla nas dorosłych, którzy będziemy tę książkę czytać dziecku albo razem z dzieckiem. Jest ona tak pomyślana, żeby w nas też wzbudzać pewne emocje, refleksje, być może wzruszenia. Na koniec spotkania z książką Moja babcia, mój dziadek pokażę Wam, w jaki sposób ja czytam tę książkę. Zmieniam wtedy tytuł i czytam Moja mama, mój tata. I rozpoczyna się proces ogromnego wzruszenia, bo gdy czytam tę książkę, z moją mamą wszystko było możliwe. Znajdowała skarby w kieszeniach. Z moim dziadkiem wszystko było możliwe, z moim tatą wszystko było możliwe. Zgadywał moje marzenia. Mama często nas wypatrywała, a tata wyczekiwał, szczególnie wtedy, gdy już nie mieszkaliśmy razem, bo założyłam swoją rodzinę, albo gdy wyjeżdżałam gdzieś w góry, będąc jeszcze nastolatką, to też bardzo wypatrywali i wyczekiwali tego powrotu. Pamiętam, jak tata pędził na rowerze, bo całe życie miał rowery i potrafił je składać, a mama brała wielki zamach często na to, żeby tata nie miał much w nosie, ale też mama nauczyła mnie tego, jak brać wielki zamach na życie, żeby sobie poradzić z tymi muchami w nosie. I gdy czytam o tym, że nadszedł taki czas, że tata szukał zajęcia, bo mama patrzyła już tylko ze zdjęcia, a teraz gdzieś tam razem z ptakami latają i błyszczą między gwiazdami i puentuje to tym zdaniem, jesteśmy ze sobą połączeni i nigdy się to nie zmieni. Ach, to ogromne ciepło, ogromne wzruszenie i ogromna wdzięczność mnie ogarnia. I tak tę książkę też można przeczytać. A więc takich różnych wzruszeń, refleksji, przede wszystkim radości bardzo serdecznie Wam życzę. A jeżeli ta książka sprawi, że postanowicie wykonać w tym roku taki prezent dla babci i dziadka, napisać i narysować swoją własną książkę o babci i o dziadku, no to będę w siódmym niebie i będę zachwycona. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i życzę wielu radości podczas czytania picture booków. Małgorzata Swędrowska.